prezentuję historię Mellena-Thomasa Benedicta, którego doświadczenie i relację można zaliczyć do moim zdaniem jednej z najbardziej uniwersalnych i kompletnych. Posłuchajmy relacji Mellena-Thomasa. W roku 1982 doświadczyłem śmierci z powodu nowotworu. Mój stan nie był operowalny, a jakakolwiek forma chemioterapii spowodowałaby, że stałbym się warzywem. Lekarze dawali mi 6 do 8 miesięcy życia. W latach 70. miałem bzika na punkcie informacji medialnych i stawałem się coraz bardziej przygnębiony z powodu nadchodzącego kryzysu atomowego, kryzysu ekologicznego itd. A jako, że nie miałem podstaw duchowych, zacząłem myśleć, że natura zrobiła błąd i że my jako ludzie jesteśmy prawdopodobnie rakiem dla naszej planety. Nie widziałem żadnej możliwości wyjścia z tych wszystkich problemów, które sami sobie stworzyliśmy oraz planecie. Postrzegałem wszystkich ludzi jak nowotwór i sam zachorowałem na nowotwór. To mnie zabiło. Uważaj, jaki jest twój pogląd na świat, bo może on wrócić do ciebie. Szczególnie, jeżeli jest to negatywny pogląd. Ja miałem naprawdę negatywne zdanie o świecie i to mnie doprowadziło do śmierci. Próbowałem wszystkich metod leczenia alternatywnego, ale nic nie pomogło. Zdecydowałem więc, że jest to sprawa tylko pomiędzy mną a Bogiem. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z Bogiem, ani nie miałem z Nim do czynienia. Wcześniej nie zajmowałem się żadną formą duchowości, ale w wyniku choroby rozpocząłem swoją podróż, dowiadując się o duchowości i alternatywnych metodach leczenia. Postanowiłem przeczytać wszystko, co mogłem i zagłębić się w ten temat, ponieważ nie chciałem być zaskoczony po drugiej stronie. Zacząłem więc czytać o różnych religiach i filozofiach. Wszystkie były bardzo interesujące i dawały nadzieję, że po drugiej stronie coś jest. W końcu wylądowałem w hospicjum. Pamiętam, jak pewnego ranka obudziłem się o 4:30 rano i wiedziałem, że to koniec. To był dzień, w którym miałem umrzeć. Zadzwoniłem do kilku przyjaciół i pożegnałem się. Obudziłem moją opiekunkę w hospicjum i powiedziałem jej, że umieram. Umówiłem się z nią, że jak umrę, ona zostawi moje ciało w spokoju przez 6 godzin, ponieważ czytałem, że podczas umierania dzieje się wiele interesujących rzeczy. Następnie ponownie zasnąłem. Następną rzeczą, którą pamiętam, jest początek typowego doświadczenia z pogranicza śmierci. Nagle stałem się w pełni świadomy i wstałem, choć moje ciało wciąż było w łóżku. Wokół mnie była ciemność. Bycie poza ciałem było doświadczeniem bardziej żywym i barwnym niż bycie w ciele. Mogłem widzieć każdy pokój w budynku. Mogłem widzieć z góry dach. Mogłem widzieć obszar wokół budynku. Mogłem widzieć to, co znajduje się pod budynkiem. Pojawiło się świecące światło. Zwróciłem się w stronę światła. To światło było bardzo podobne do tego, co opisywali inni ludzie po swoich doświadczeniach. Było wręcz namacalne. Mogłem je czuć. Było przyciągające. Chciało się do niego iść, tak jak chce się iść w ramiona kochającej matki lub ojca. Gdy zacząłem się poruszać w stronę światła, wiedziałem intuicyjnie, że jeżeli pójdę do światła, to umrę. Gdy poruszałem się w stronę światła, powiedziałem: proszę, poczekaj chwilę, poczekaj moment, chcę o tym pomyśleć. Chciałbym z tobą porozmawiać, zanim pójdę. Ku mojemu zaskoczeniu, całe doświadczenie zatrzymało się w tym punkcie. Rzeczywiście jesteśmy w stanie kontrolować swoje doświadczenie z pogranicza śmierci. Nie jest to przejażdżka kolejką górską. Tak więc moja prośba została spełniona i doświadczyłem rozmowy ze światłem. Światło zmieniało się w różne postaci, takie jak Jezus, Budda, Kryszna, mandale, archetypowe obrazy i znaki. Zapytałem: co tu się dzieje? Proszę światło, opowiedz mi o sobie. Chcę poznać rzeczywistość tej sytuacji. Nie mogę przytoczyć dokładnych słów, ponieważ był to rodzaj telepatii. Światło odpowiedziało. Została mi przekazana informacja, że nasze przekonania tworzą to, czego doświadczamy w obecności światła. Jeżeli jesteś buddystą, katolikiem czy fundamentalistą, doświadczasz zwrotnie tego, w co wierzysz. Masz wtedy możliwość spojrzeć na to i to zbadać, ale większość ludzi tego nie robi. Gdy światło objawiło mi się, zacząłem być świadomy, że to, co widzę, to macierz naszej wyższej jaźni. Wszyscy mamy wyższą jaźń lub nadduszę jako część swojej istoty. Mnie objawiło się to w formie najprawdziwszej swojej energii. Jedyny sposób, w jaki mogę to opisać, to, że istotą wyższej jaźni jest bycie jakby kanałem, połączeniem. Nie wyglądało to tak, ale jest bezpośrednim połączeniem ze źródłem, które ma każdy z nas. Jesteśmy bezpośrednio połączeni ze źródłem. Tak więc światło pokazało mi formę wyższej jaźni. Nie byłem zaangażowany w jedną szczególną religię. Taką więc dostałem informację podczas mojego doświadczenia śmierci. Poprosiłem światło, aby nie przestawało mi wyjaśniać i tłumaczyć, i zrozumiałem, czym jest macierz wyższej jaźni. Wokół naszej planety mamy rodzaj sieci, w ramach której wszystkie wyższe jaźnie są połączone. To jest jak świetne przedsiębiorstwo. Następny subtelny poziom energii wokół nas, poziom ducha. Poprosiłem o dalsze wyjaśnienia. Chciałem wiedzieć, o co chodzi we wszechświecie i byłem gotowy pójść dalej. Powiedziałem, jestem gotowy, zabierz mnie. Wtedy światło zmieniło się w najpiękniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. W mandalem ludzkich dusz na tej planecie. Teraz doszedłem do tego z moim negatywnym poglądem na to, co się stało na naszej planecie. Więc jak poprosiłem światło, aby dalej mi objaśniało, zobaczyłem w tej wspaniałej mandali to, jak piękni jesteśmy w swojej esencji, w swoim rdzeniu. Jesteśmy najpiękniejszym stworzeniem. Ludzka dusza, ludzka macierz, którą wszyscy razem tworzymy, jest fantastyczna, elegancka, egzotyczna. Ja nie jestem w stanie wyrazić tego, jak w jednej chwili zmieniła się moja opinia o istotach ludzkich. Powiedziałem, o Boże, nie wiedziałem, jacy piękni jesteśmy. Na każdym poziomie, nisko czy wysoko, w jakiejkolwiek formie jesteś najpiękniejszym stworzeniem. Byłem zaskoczony odkryciem, że w żadnej duszy nie ma zła. Powiedziałem, jak to może być? Odpowiedzią była informacja, że żadna dusza nie jest z natury zła. Straszne rzeczy, które zdarzają się ludziom, mogą sprawić, że dokonują oni złych uczynków, ale ich dusze nie są złe. To, czego wszyscy ludzie szukają, to, co ich podtrzymuje, to jest miłość, jak powiedziało mi światło. Tym, co zniekształca ludzi, jest brak miłości. Objawienia pochodzące od światła wydawały się płynąć i płynąć. Wtedy zapytałem światło, czy to oznacza, że gatunek ludzki zostanie uratowany? Wtedy, w jakby grzmieniu trąby, z deszczem spiralnych świateł, wspaniałe światło przemówiło. Zapamiętaj to i nigdy nie zapominaj. Wy ratujecie, zbawiacie i uzdrawiacie sami siebie. Zawsze to robiliście i zawsze będziecie. Zostaliście stworzeni z mocą, aby tak czynić, zanim zapoczątkowany został świat. W tamtej chwili uświadomiłem sobie nawet więcej. Uświadomiłem sobie, że my już zostaliśmy uratowani i uratowaliśmy siebie, ponieważ zostaliśmy zaprojektowani, aby samemu się poprawiać, tak jak i reszta boskiego wszechświata. O to chodzi w ponownym nadejściu. Podziękowałem światłu Boga z całego mojego serca. Najlepszą rzeczą, do jakiej doszedłem w trakcie mojego doświadczenia, były te proste słowa całkowitego uznania. O mój drogi Boże, kocham moje życie. Światło wydawało mi się przyciągać mnie jeszcze głębiej. Było tak, jakby światło całkowicie wchłaniało mnie. Kochające światło jest dla mnie do dziś nie do opisania. Wszedłem do kolejnego obszaru, bardziej intensywnego niż poprzedni i stałem się świadomy czegoś więcej, znacznie więcej. To był ogromny strumień światła, rozległy i pełny, głęboko w sercu życia. Zapytałem, co to jest? Światło odpowiedziało, to jest rzeka życia. Napij się tej wody manny, aż ukoisz swoje serce. Tak więc zrobiłem. Napiłem się raz, a potem kolejny, pijąc same życie. Byłem w ekstazie. Wtedy światło powiedziało: masz pragnienie. Światło wiedziało wszystko o mnie. Znało całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tak, wyszeptałem. Poprosiłem o pokazanie reszty wszechświata. Poza naszym systemem słonecznym, poza całą ludzką iluzją. Wtedy światło mi powiedziało, abym popłynął ze strumieniem. Tak zrobiłem i byłem niesiony przez światło na końcu tunelu. Poczułem i usłyszałem serię łagodnych gromów dźwiękowych. Co za tempo! Nagle zostałem wystrzelony jak rakieta, daleko od planety na tym strumieniu światła. Zobaczyłem, jak Ziemia oddala się. Układ słoneczny z całą swoją wspaniałością przeleciał ze świstem i zniknął. Z szybkością większą niż prędkość światła przeleciałem przez centrum galaktyki, absorbując więcej wiedzy w trakcie. Dowiedziałem się, że ta galaktyka i cały wszechświat jest pełny różnych form życia. Zobaczyłem wiele światów. Dobrą wiadomością jest to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Jak poruszałem się na tym strumieniu świadomości przez centrum galaktyki, strumień poszerzał się we wspaniałe fraktalne fale energii. Superklastry galaktyk z całą swoją starożytną wiedzą przelatywały obok. Na początku myślałem, że podróżowałem do jakiegoś celu, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że w miarę rozszerzania się strumienia moja świadomość także się rozszerzała, aby przyjąć wszystko we wszechświecie. Całe stworzenie przeszło przeze mnie. To był niewyobrażalny cud. Byłem prawdziwym, cudownym dzieckiem. Dzieckiem w cudownej krainie. W tym punkcie mojego doświadczenia znalazłem się w głębokiej ciszy, wykraczającej ponad wszelką ciszę. W pustce. Mogłem widzieć lub postrzegać wszystko, poza nieskończoność. Znalazłem się w pustce. Byłem w miejscu przed stworzeniem, przed wielkim wybuchem. Przekroczyłem początek czasu, pierwszy świat, pierwszą wibrację. Byłem w oku stworzenia. Czułem się, jakbym dotykał twarzy Boga. Nie było to odczucie religijne. Po prostu byłem w jedności z absolutnym życiem i świadomością. Kiedy mówię, że mogłem zobaczyć lub postrzegać wszystko, mam na myśli to, że mogłem doświadczyć całego stworzenia, które się stwarza. To było bez początku i bez końca. To jest poszerzające umysł, prawda? Naukowcy postrzegają wielki wybuch jako pojedyncze wydarzenie, które stworzyło wszechświat. W trakcie mojego doświadczenia z pogranicza śmierci zobaczyłem, że wielki wybuch jest tylko jednym z nieskończonej liczby wielkich wybuchów, nieustannie i jednocześnie stwarzających wszechświaty. Jedyne obrazy, które zbliżają się do tego w ludzkich kategoriach, to te stworzone przez superkomputery, korzystające z równań geometrii fraktalnej. Starożytni wiedzieli o tym. Mówili, że Bóg cyklicznie stwarza nowe wszechświaty poprzez swój wydech i odtwarza inne wszechświaty poprzez swój wdech. Te epoki były zwane jugami. Współczesna nauka nazwała to wielkim wybuchem. Byłem w nieograniczonej, czystej świadomości. Mogłem widzieć, postrzegać wszystkie wielkie wybuchy albo jugi, tworzące się i odtwarzające się. W momencie wszedłem w nie wszystkie równocześnie. Zobaczyłem, że każda mała część stworzenia ma moc do tworzenia. Jest to trudno nawet spróbować wytłumaczyć. Ja jestem wciąż oniemiały. Po moim powrocie z doświadczenia z pogranicza śmierci zajęło mi lata przyswojenie w słowach tego, co doświadczyłem w pustce. Mogę to wam teraz powiedzieć. Pustka jest mniej niż niczym, a wciąż jest więcej niż wszystkim, co jest. Pustka jest absolutnym zero, chaosem stwarzającym wszystkie możliwości. Jest absolutną świadomością, o wiele więcej niż nawet uniwersalna inteligencja. Pustka jest próżnią albo nicością pomiędzy wszystkimi manifestacjami fizycznymi, przestrzenią pomiędzy atomami i ich składowymi. Współczesna nauka zaczęła badać tę przestrzeń pomiędzy wszystkim. Nazwali to punktem zero. Kiedykolwiek próbują to zmierzyć, ich instrumenty wykraczają poza skalę, można powiedzieć w nieskończoność. nie ma jeszcze sposobu, aby właściwie mierzyć nieskończoność. W Twoim ciele jest więcej tej przestrzeni zero, tego wszechświata, niż czegokolwiek innego. To, co mistycy nazywają pustką, nie jest pustką. Jest to tak pełne energii, innego rodzaju energii, która stworzyła wszystko, czym jesteśmy. Wszystko, począwszy od wielkiego wybuchu, jest wibracją. Od pierwszego słowa, które jest pierwszą wibracją. Biblijne ja jestem naprawdę ma znak zapytania po sobie. Jestem, czym jestem? Tak więc stworzenie jest Bogiem, odkrywającym jaźń Boga poprzez każdy sposób, jaki można sobie wyobrazić. W trwającej, nieskończonej eksploracji poprzez każdego z nas. W trakcie mojego doświadczenia zacząłem widzieć, że wszystko, co jest, jest jaźnią. Dosłownie Twoją jaźnią, moją jaźnią. Wszystko jest wielką jaźnią. Dlatego Bóg wie nawet o spadającym liściu. Jest to możliwe, ponieważ gdziekolwiek jesteś, jesteś w centrum wszechświata. Gdziekolwiek jest każdy atom, tam jest centrum wszechświata. W tym jest Bóg i Bóg jest w pustce. Gdy odkrywałem wiedzę o pustce podczas mojego doświadczenia życia po śmierci i wszystkie jugi albo stworzenia, byłem poza czasem i przestrzenią, jakie znamy. W tym poszerzonym stanie odkryłem, że w stworzeniu chodzi o to, że absolutna, czysta świadomość albo Bóg doświadcza życia, jakie znamy. Pustka jako taka jest pozbawiona doświadczeń. Jest formą przed życiem, przed pierwszą wibracją. Bóg jest czymś więcej niż życie i śmierć. Dlatego jest nawet więcej do doświadczenia we wszechświecie niż życie i śmierć. Kiedy to sobie uświadomiłem, skończyłem doświadczać pustki i chciałem powrócić do stworzenia albo jugi. Wydawało się to naturalną rzeczą do zrobienia. Wtedy nagle wróciłem przez drugie światło albo wielki wybuch, słysząc kilka kolejnych aksamitnych wybuchów. Wróciłem na strumieniu świadomości z powrotem przez całe stworzenie i jakie to było doświadczenie. Superklastry galaktyk przeszły przeze mnie z jeszcze większą ilością wglądów. Przeszedłem przez centrum naszej galaktyki, którą jest czarna dziura. Czarne dziury są wielkimi edytorami lub recyklerami wszechświata. Czy wiecie, co jest po drugiej stronie czarnej dziury? My jesteśmy. Nasza galaktyka, która została ponownie przetworzona z innego wszechświata. W swojej pełnej konfiguracji energii galaktyka wyglądała jak fantastyczne miasto światła. Cała energia z tej strony wielkiego wybuchu jest światłem. Każda część atomu, atom, gwiazda, planeta i nawet świadomość sama w sobie jest stworzona ze światła i ma wibrację. Światło jest życiem. Wszystko jest zrobione ze światła. Nawet kamienie. Więc wszystko jest żywe. Wszystko jest stworzone ze światła Boga. Wszystko jest bardzo inteligentne. Jak podróżowałem strumieniem dalej i dalej, w końcu zauważyłem zbliżające się olbrzymie światło. Wiedziałem, że było to pierwsze światło, macierz świateł wyższych jaźni naszego systemu słonecznego. Wtedy cały układ słoneczny pojawił się w świetle i towarzyszył mu jeden z tych aksamitnych gromów. Podczas mojego doświadczenia mogłem zobaczyć całą energię, jaką ten układ generuje, i to jest niesamowity pokaz świetlny. Słyszałem muzykę sfer. Nasz system słoneczny, tak jak i każdy kosmiczny obiekt, generuje unikalną macierz światła, dźwięku i energii wibracyjnych. Zaawansowane cywilizacje z innych układów gwiezdnych mogą dostrzec życie, jakie znamy we wszechświecie poprzez odczytanie wzoru wibracyjnego lub energetycznego. Cudowne dzieci Ziemi, istoty ludzkie, wytwarzają obecnie mnóstwo dźwięków, jak dzieci bawiące się na podwórku wszechświata. Światło wyjaśniło mi, że nie ma śmierci. Jesteśmy nieśmiertelnymi istotami. Jesteśmy żywi od zawsze. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy częścią naturalnego systemu życia, który odtwarza się bez końca. Nigdy nie zostało mi powiedziane, że muszę wrócić. Wiedziałem jednak, że wrócę. Było to naturalne po tym, co zobaczyłem podczas mojego doświadczenia. Nie wiem, jak długo byłem ze światłem, licząc ludzkim czasem. Nadszedł jednak moment, gdy doszło do mnie, że otrzymałem odpowiedzi na wszystkie moje pytania i mój powrót był bliski. Kiedy mówię, że na wszystkie moje pytania zostały udzielone odpowiedzi po drugiej stronie, mam na myśli właśnie to. Podczas mojego doświadczenia z pogranicza śmierci uzyskałem odpowiedź na wszystkie pytania. Każdy człowiek jest innym życiem i zestawem pytań do odkrycia. Część naszych pytań jest uniwersalna, ale każdy z nas odkrywa to, co nazywamy życiem w swój unikalny sposób. Tak samo jest z każdą inną formą życia, od góry do każdego listka na każdym drzewie. I to jest bardzo ważne dla pozostałych nas w tym wszechświecie, ponieważ to wszystko przyczynia się do wielkiego obrazu pełni życia. Jesteśmy Bogiem odkrywającym boską jaźń w nieskończonym tańcu życia. Twoja wyjątkowość wzmacnia całość życia. Gdy rozpocząłem mój powrót do cyklu życia, nigdy nie przeszło mi przez myśl, ani nie zostało mi powiedziane podczas mojego doświadczenia śmierci, że powrócę do tego samego ciała. Nie miało to znaczenia. Miałem kompletne zaufanie do światła i do procesu życia. Gdy strumień połączył się z wielkim światłem, poprosiłem o to, aby nigdy nie zapomnieć tych objawień i tych odczuć o tym, co się dowiedziałem po drugiej stronie. Odpowiedzią było tak. Było to jak pocałunek dla mojej duszy. Wtedy zostałem zabrany z powrotem poprzez światło do rzeczywistości wibracyjnej ponownie. Cały proces został odwrócony i otrzymałem jeszcze więcej informacji. Wróciłem do domu i otrzymałem podczas mojego doświadczenia lekcję o mechanice reinkarnacji. Otrzymałem odpowiedzi na te wszystkie małe pytania, które miałem. Jak to działa? Wiedziałem, że będę reinkarnowany. Ziemia jest wielkim przetwarzaczem energii i indywidualna świadomość ewoluuje w to, czym jesteśmy. Pomyślałem o sobie jako o człowieku po raz pierwszy i byłem z tego powodu szczęśliwy. Na podstawie tego, co widziałem, byłbym szczęśliwy, będąc atomem w tym wszechświecie. Być ludzką częścią Boga jest najbardziej fantastycznym błogosławieństwem. Jest to błogosławieństwo wykraczające poza nasze najdalsze przypuszczenia o tym, czym może być błogosławieństwo. Dla każdego z nas być ludzką częścią tego doświadczenia jest czymś niesamowitym i wspaniałym. Każdy z nas, nieważne gdzie jesteśmy i jacy jesteśmy, jest błogosławieństwem dla planety właśnie tam, gdzie jesteśmy. Przeszedłem przez cały proces reinkarnacji, spodziewając się, że będę gdzieś dzieckiem, ale otrzymałem lekcję, jak indywidualna tożsamość i świadomość ewoluuje. Byłem taki zaskoczony, gdy otworzyłem oczy po moim doświadczeniu. Nie wiem dlaczego, ponieważ rozumiałem to, ale wciąż była to dla mnie niespodzianka być z powrotem w tym ciele, z powrotem w tym pokoju, z kimś opiekującym się mną, wypłakującym swoje oczy. Była to moja opiekunka z hospicjum. Straciła nadzieję 1,5 godziny po znalezieniu mnie martwym. Moje ciało było sztywne i twarde. Wyszła do innego pokoju. Wtedy ja się ocknąłem i zobaczyłem światło na zewnątrz. Próbowałem wstać, aby do niego podejść, ale spadłem z łóżka. Ona usłyszała głośne uderzenie. Wbiegła do pokoju i znalazła mnie na podłodze. Gdy doszedłem do siebie, byłem bardzo zaskoczony i wciąż bardzo zdumiony tym, co mi się przytrafiło podczas doświadczenia śmierci. Na początku cała pamięć tej podróży nie wróciła ze mną. Wciąż wymykałem się z tego świata i pytałem, czy ja żyję. Ten świat bardziej wydawał mi się snem niż tamten. W ciągu 3 dni czułem się znów normalnie, jaśniej, ale wciąż inaczej niż kiedykolwiek się czułem w życiu. Moja pamięć o moim doświadczeniu z pogranicza śmierci wróciła do mnie później. Nie widziałem już niczego złego w żadnej istocie ludzkiej. Wcześniej byłem osądzający. Myślałem, że wielu ludzi jest pomylonych, że wszyscy są pomyleni poza mną. Ale doszedłem w tym do jasności. Około 3 miesiące później przyjaciel powiedział, że powinienem się przebadać, więc poszedłem i zrobiłem wszystkie badania. Czułem się dobrze, więc bałem się, aby nie otrzymać złych wiadomości. Pamiętam lekarza w klinice patrzącego na wyniki badań wcześniejsze i obecne i mówiącego: cóż, teraz nic tu nie ma. Powiedziałem: naprawdę, to musi być cud. Lekarz powiedział: nie, takie rzeczy się zdarzają. To się nazywa spontaniczną reemisją. Nie był wcale zachwycony. Ale to był cud i ja byłem zachwycony, nawet jeżeli nikt inny nie był. Tajemnica życia ma niewiele wspólnego z inteligencją. Wszechświat nie jest procesem intelektualnym. Intelekt jest pomocny, jest znakomity. Ale teraz jest wszystkim tym, czym się posługujemy, zamiast naszymi sercami i mądrzejszymi częściami siebie. Centrum Ziemi jest wielkim transmuterem energii, tak jak widać na obrazach przedstawiających ziemskie pole magnetyczne. To jest nasz cykl, który wciąga reinkarnowane dusze z powrotem przez siebie i po raz kolejny. Znakiem, że osiągasz poziom ludzki, jest to, że zaczynasz ewoluować jako indywidualna świadomość. Zwierzęta mają duszę grupową i reinkarnują w duszach grupowych. Jeleń w zasadzie na zawsze pozostanie jeleniem. Urodzenie się człowiekiem, czy to zdeformowanym, czy geniuszem, pokazuje, że jesteś na drodze rozwoju indywidualnej świadomości. Ona jest sama w sobie częścią świadomości grupowej, zwanej ludzkością. Widziałem, że rasy są skupiskami osobowości. Kraje jak na przykład Francja, Niemcy i Chiny, każdy ma swoją indywidualność. Miasta mają swoją indywidualność. Ich lokalne grupy dusz przyciągają określonych ludzi. Rodziny mają swoje grupy dusz. Indywidualna tożsamość ewoluuje jak gałęzie fraktala. Grupowa dusza odkrywa naszą indywidualność. Różne pytania, jakie każdy z nas ma, są bardzo, bardzo ważne. W ten sposób Bóg eksploruje siebie poprzez Ciebie. Więc zadawaj swoje pytania, dokonuj własnych poszukiwań. Odnajdziesz siebie i odnajdziesz Boga w sobie, w swojej jaźni, ponieważ jest tylko jaźnią. Mówiąc więcej, zacząłem widzieć, że wszyscy ludzie są dla siebie bratnimi duszami. Jesteśmy częścią tego samego fraktala dusz, tworzonego w wielu kreatywnych kierunkach, ale wciąż tego samego. Teraz jak patrzę na każdego człowieka, to widzę bratnią duszę. Moją bratnią duszę, której zawsze szukałem. Ponadto największą bratnią duszą, jaką kiedykolwiek będziesz mieć, jest Twoja dusza. Jesteśmy zarazem i mężczyzną, i kobietą. Doświadczamy tego w łonie i doświadczamy tego w etapach reinkarnacji. Jeżeli szukasz tej najprawdziwszej bratniej duszy na zewnątrz siebie, możesz jej nigdy nie znaleźć. Nie ma jej tam. Tak jak Boga tam nie ma. Bóg jest tutaj. Nie szukaj Boga na zewnątrz, szukaj Boga tu. Szukaj poprzez swoją jaźń. Rozpocznij najwspanialszy romans, jaki kiedykolwiek miałeś z samym sobą. Pokochasz w tym wszystko. Doświadczyłem zejścia do, jak możecie to nazwać, piekła i było to bardzo zaskakujące. Nie widziałem szatana ani zła. Moje zejście do piekła było zejściem w dostosowaną do każdej osoby ludzką nędzę, ignorancję i ciemność niewiedzy. Wydawało się to nieszczęśliwą wiecznością. Każda z milionów dusz dookoła mnie miała małą gwiazdę światła zawsze dostępną, ale nikt nie zwracał na to uwagi. One były tak pochłonięte swoim żalem, traumą i niedolą. Ale po tym, co wydawało się wiecznością, zacząłem wołać do światła, tak jak dziecko woła rodzica o pomoc. Wtedy światło otworzyło się i uformowało tunel, który zbliżył się do mnie i odizolował mnie od tego całego strachu i bólu. Tym właśnie jest piekło. Tym, czego się uczymy, jest trzymanie się za ręce, aby się spotkać. Drzwi piekła są teraz otwarte. My połączymy się, trzymając za ręce, i wyjdziemy z piekła wspólnie. Światło przybyło do mnie i zmieniło się w olbrzymiego złotego anioła. Zapytałem: czy ty jesteś aniołem śmierci? Przekazało mi, że to była moja naddusza, moja wyższa jaźń, superstarożytna część nas. Wtedy zostałem zabrany do światła. Wkrótce nasza nauka będzie mogła badać ducha. Czy to nie będzie wspaniałe? Wymyślamy teraz urządzenia, które są wrażliwe na subtelną energię albo energię duchową. Fizycy używają zderzaczy cząsteczek, aby zderzać atomy i zobaczyć, z czego są stworzone. Zeszli już na poziom kwarków i kwarków powabnych i tak dalej. Pewnego dnia dojdą do małej rzeczy, która trzyma wszystko razem i będą musieli nazwać to Bogiem. Przy użyciu zderzaczy atomowych oni nie tylko widzą, co tam jest, ale także tworzą cząsteczki. Dzięki Bogu większość z nich istnieje krótko, milisekundy i nanosekundy. My dopiero zaczynamy rozumieć, że my także tworzymy. Jako że widziałem wszystko, doszedłem do domeny, w której jest punkt, gdzie przekraczamy wszelką wiedzę i zaczynamy tworzyć następny fraktal, następny poziom. Mamy tę moc, aby tworzyć podczas naszego odkrywania i to jest Bogiem rozszerzającym się poprzez nas. Od mojego powrotu doświadczyłem światła spontanicznie i nauczyłem się, jak dotrzeć do tej przestrzeni prawie w każdym momencie podczas mojej medytacji. Każdy z Was może to zrobić. Nie musicie umierać, aby tego dokonać. Jest to w ramach Waszego wyposażenia. Macie to w sobie zaszyte. Ciało jest najbardziej imponującą istotą światła, jaka jest. Ciało jest wszechświatem niesamowitego światła. Duch nie popycha nas do tego, abyśmy rozpuszczali to ciało. To się nie dzieje. Przestań próbować zostać Bogiem, to Bóg staje się Tobą. Umysł jest jak dziecko biegające wokół wszechświata, domagające się wszystkiego i myślące, że stworzyło świat. Ale ja zapytałem umysł. Co Twoja matka miała z tym wspólnego? To jest następny poziom duchowej świadomości. Och, moja matka. Nagle poddajesz ego, ponieważ nie jesteś jedyną duszą we wszechświecie. Zapytałem Boga, jaka jest najlepsza religia na planecie, która jest prawidłowa. I Bóg odpowiedział z wielką miłością. Nie obchodzi mnie to. To była niesamowita łaska. One przychodzą i odchodzą i się zmieniają. Buddyzm nie był tu zawsze. Katolicyzm nie był tu zawsze. I one wszystkie zamierzają stać się bardziej oświecone. Więcej światła dociera do wszystkich systemów teraz. Nastąpi reformacja w duchowości, która będzie tak dramatyczna, jak reformacja protestancka. Wielu ludzi będzie z tym walczyć, jedna religia przeciwko drugiej, wierząc, że tylko oni mają rację. Wszyscy myślą, że to oni posiadają Boga, religię i filozofię, szczególnie religię, ponieważ one tworzą wielkie organizacje wokół filozofii. Gdy Bóg powiedział, nie obchodzi mnie to, natychmiast zrozumiałem, że naszą sprawą jest, aby nas to obchodziło. Jest to ważne, ponieważ jesteśmy istotami troskliwymi. Ma to dla nas znaczenie i jest to ważne. Co tu mamy jest równaniem energii w duchowości. Boga nie obchodzi, czy jesteś protestantem, buddystą czy czymkolwiek. To wszystko jest kwitnącym aspektem całości. Chciałbym, aby wszystkie religie to zrozumiały i pozwoliły istnieć innym. To nie jest koniec żadnej religii, mówimy o tym samym Bogu. Żyj i pozwól żyć. Każdy ma inny widok i wszystko składa się na wielki obraz. Wszystko jest ważne. Podczas mojego doświadczenia z pogranicza śmierci przeszedłem na drugą stronę z wieloma lękami o toksyczne śmieci, rakiety atomowe, eksplozję populacji i lasy deszczowe. Wróciłem kochając każdy z tych problemów. Kocham nuklearne śmieci, kocham grzyb atomowy. To jest najświętsza mandala, jaką zamanifestowaliśmy do tej pory jako archetyp. To o wiele bardziej niż jakakolwiek religia czy filozofia na Ziemi połączyło nas nagle i wyniosło na wyższy poziom świadomości. Wiedząc, że moglibyśmy wysadzić planetę w powietrze 500 razy, w końcu uświadamiamy sobie, że może jesteśmy tu wszyscy razem. Przez jakiś czas oni musieli odpalać więcej bomb, aby to do nas dotarło. Wtedy zaczęliśmy mówić: my już tego nie potrzebujemy. Teraz jesteśmy właściwie w bezpieczniejszym świecie niż kiedykolwiek byliśmy i on będzie jeszcze bardziej bezpieczny. Tak więc wróciłem z mojego doświadczenia kochając toksyczne śmieci, ponieważ one połączyły nas razem. Te sprawy są tak wielkie. Jak mógłby powiedzieć Peter Russell, te problemy są teraz namiarem duszy. Czy mamy odpowiedzi namiarem duszy? Tak. Wycinanie lasów deszczowych zwolni i za 50 lat będzie więcej drzew na planecie. Jeżeli zajmujesz się ekologią, działaj. Jesteś częścią systemu, który staje się świadomy. Działaj z całą mocą, ale nie wpadaj w depresję. Jest to częścią czegoś większego. Ziemia jest w procesie cywilizowania się. Nigdy już nie będzie tak dzikim miejscem, jak była kiedyś. Będą wielkie dzikie miejsca i rezerwaty, gdzie natura będzie kwitnąć. Ogrodnictwo i rezerwaty będą podstawą w przyszłości. Wzrost populacji zbliża się do optymalnego poziomu energii, aby spowodować zmianę w świadomości. Ta zmiana w świadomości zmieni politykę, pieniądze i energię. Po przeżyciu śmierci i powrocie szanuję życie i śmierć. W naszych eksperymentach z DNA mogliśmy już otworzyć drzwi do wielkiego sekretu. Wkrótce będziemy w stanie żyć tak długo, jak chcemy w tym ciele. Po przeżyciu około 150 lat będzie intuicyjne odczucie z duszy, że potrzebna jest zmiana. Życie na zawsze w jednym ciele nie jest takie kreatywne jak reinkarnacja, jako transfer energii w tym fantastycznym wirze energii, w jakim jesteśmy. Ujrzymy mądrość życia i śmierci i będziemy się tym cieszyć. Tak jak jest teraz, my zawsze byliśmy żywi. To ciało, w którym jesteś, było żywe zawsze. Pochodzi ono z niekończącego się strumienia życia, sięgając wstecz do wielkiego wybuchu i poza niego. To ciało daje życie następnemu ciału w gęstej i subtelnej energii. To ciało było żywe od zawsze. Jednym z moich pytań do światła było: czym jest niebo? Odbyłem podróż do wszystkich rodzajów nieba, które zostały stworzone. Nieba Nirwany, krainy wiecznych łowów, wszystkich. Przeszedłem przez nie. Są to kreacje myślokształtów, które my stworzyliśmy. My nie idziemy do nieba, zostajemy ponownie przetworzeni. Ale cokolwiek stworzyliśmy, zostawiamy tam część siebie. Jest to prawdziwe, ale nie jest to całością duszy. Widziałem niebo chrześcijańskie. Spodziewamy się, aby było to piękne miejsce. I stoisz tam naprzeciwko tronu, wielbiąc na zawsze. Próbowałem tego. To jest nudne. Czy to wszystko, co będziemy robić? To jest dziecinne. Nie mam zamiaru nikogo obrazić. Niektóre nieba są bardzo interesujące, a niektóre są bardzo nudne. Uznałem starożytne nieba za bardziej interesujące, jak na przykład niebo rdzennych Amerykanów, krainę wiecznych łowów. Egipcjanie mają fantastyczne niebo. I tak dalej, i tak dalej. Jest ich tak wiele. W każdym z nich jest fraktal, który jest twoją szczególną interpretacją. Jeżeli jesteś częścią grupy dusz, która wierzy w Boga szczególnej religii, wtedy jesteś bardzo blisko z tymi duszami w przybliżonym zakresie. Ale nawet wtedy każdy ma swoje małe różnice. To jest część ciebie, którą tam zostawiasz. W śmierci chodzi o życie, a nie o niebo. Co się dzieje, gdy śnimy? Jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Możemy mieć do tego dostęp poprzez świadome sny. Ten wszechświat jest snem Boga. Jedną z rzeczy, które zobaczyłem, jest to, że my ludzie jesteśmy pyłkiem na planecie, która jest pyłkiem w galaktyce, która jest pyłkiem. To są wielkie systemy, a my jesteśmy w systemie przeciętnej wielkości. Ale ludzkie istoty są właściwie legendarne wszędzie w kosmosie świadomości. Mała istota ludzka Ziemi lub Gai jest legendarna. Jedną z rzeczy, za które jesteśmy legendarni, są nasze marzenia. Jesteśmy legendarnymi marzycielami. Cały kosmos poszukuje sensu życia, znaczenia wszystkiego. Mały marzyciel znalazł najlepszą odpowiedź. Wymarzył ją sobie. Dlatego marzenia są tak ważne.